Polska na dzień dobry. Historyczny dzień. Wspominamy 80. rocznicę powołania Armii Krajowej. I doktor Adam Buława, historyk wojskowości, były dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, jest naszym gościem. Dzień dobry panu. Witam uprzejmie. No i jak to było? Było kilka związków wojskowych, konspiracji zbrojnych powołanych już tak naprawdę bezpośrednio w ostatnich dniach września 1939 roku. I po trzech latach, dwóch i pół, w 1942 roku powstaje Armia Krajowa, jaka taka organizacja, która jest ponadpartyjna i jest taką czapką nad tymi wszystkimi zbrojnymi grupami. No i przede wszystkim tutaj pamiętajmy Służba Zwycięstwu Polsce. To jest właśnie rzeczywiście koniec września. Można powiedzieć, Warszawa kapituluje. Oczywiście nie państwo polskie, które będzie walczyć. Wręcz przeciwnie. Właśnie jest ten wątek oporu tutaj eksponowany. I generał Karaszewicz Tokarzewski jako pierwszy komendant, można powiedzieć, tego zbrojnego ramienia Polski podziemnej. Potem już w listopadzie 1939 roku Związek Walki Zbrojnej. Co ciekawe, tutaj komendantem głównym na czele tej organizacji staje Kazimierz Sosnkowski, czyli no, można powiedzieć, bliski, zaufany człowiek samego komendanta swego czasu, Piłsudskiego. Co politycznie było wtedy kiepskie, no bo tak jakby PiS stracił władzę biorąco na dzisiejsze, a zyskała Platforma, tak, i Nowoczesna. Nie ukrywajmy, że to było tak postrzegane trochę, że trzeba tą sanację odsunąć, która no, z tej perspektywy zwolenników generała Sikorskiego no, jest winna porażce we wrześniu. Oczywiście mówimy o tej perspektywie ówczesnej, jaka była tutaj ocena tej sytuacji, to zostawmy sobie. W każdym razie mamy rzeczywiście luty 1942 roku i dochodzi do przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. I tu warto się, panie redaktorze, jeszcze nad tą nazwą na chwilkę pochylić. Otóż czym innym, nawet w takim symbolicznym wymiarze, jest przynależność do armii, a czym innym do służby, do związku. To jest armia. To jest słowo, które od razu budzi odpowiednie skojarzenia. Pamiętajmy, że armia, i to armia krajowa, w języku angielskim to jest home army. I tutaj ja bym nawet takie nawiązanie zrobił do roty. Tam się pojawia takie określenie, twierdzą nam będzie każdy próg. I to dokładnie o to chodziło, bo członkiem Armii Krajowej mógł być de facto każdy. Cywil, wojskowy, mężczyzna, kobieta, starszy człowiek, młodszy, no tak naprawdę, czy chłop, czy inteligent, każdy mógł się do Armii Krajowej zaciągnąć i tak się też stało. Pamiętajmy, że oni przechodzili przeszkolenie wojskowe, ale jednocześnie pozostawali w konspiracji. To jeszcze było też dowartościowanie, można powiedzieć, tej trzeciej części, tego trzeciego segmentu polskich sił zbrojnych. Bo pamiętajmy, że w tym momencie, o którym mówimy, mamy oczywiście polskie siły zbrojne na zachodzie. Mamy armię polską jeszcze w Związku Sowieckim generała Andersa, która nie wyszła stamtąd jeszcze w tym czasie. Poszukujemy nadal i żołnierzy zamordowanych w Katyniu. Też, tak, rzeczywiście, bo to będzie ten moment, ale to rok później. No i mamy wreszcie ten segment zbrojny Polski podziemny. Czyli właśnie jest to Armia Krajowa i tak jak pan powiedział, to było to założenie, że tutaj powinno dojść do konsolidacji. Rzeczywiście udało się włączyć w struktury, oczywiście nie było to takie proste, na przykład bataliony chłopskie, czy część podziemia narodowego, oczywiście nie całość. Bo tutaj właśnie o tym, co pan powiedział. I jeszcze póki co do kierownictwo Polski Podziemnej no, zakładało, że z tymi Sowietami no, może się znajdzie jakiś jakby to powiedzieć, sposób porozumienia. No tutaj narodowcy z góry zakładali tą tezę dwóch wrogów, tak? Dwóch przeciwników. W każdym razie powstaje Armia Krajowa, czyli rzeczywiście największa organizacja podziemna w całej okupowanej Europie. Wszyscy pamiętamy, a jeśli nie, to warto spojrzeć ten grafikę czy schemat państwa podziemnego. To jest grafika tam też lat 40. tak naprawdę, jak to wszystko wyglądało, jak było skomplikowane i do jakiego stopnia było rozwinięte. No my mamy wręcz 8 szczebli, poczynając właśnie od tutaj właśnie obwodów, powiatów i coraz niższego szczebla podporządkowanie. Chcę powiedzieć, że to konspirowanie to właściwie
jest taka polska cecha narodowa. Nawet pojawiło się takie określenie kiedyś liberum conspiro, to przeciwnicy zarzucali, ale pamiętajmy, że Polacy, można powiedzieć, taki sposób konspirowania państwa podziemnego wynaleźli w czasie powstania styczniowego i to warto tutaj przypomnieć, że przecież Niemcy studiowali właśnie, jak ta struktura państwa podziemnego polskiego w XIX wieku funkcjonowała, żeby się tutaj, że tak powiem, no jednak przybliżyć do tego, jak się Polacy organizują, jak oni to robią, bo to był faktycznie fenomen, to był wzór, jakich tak naprawdę w skali kontynentu trudno było znaleźć. Armia Krajowa, czyli mamy jednostki, mamy gdzieś tam jednostki zbrojne, jednostki w lesie, zakonspirowane jednostki w miastach. To wszystko wymaga jakiejś logistyki, dostarczania broni, szkolenia. Tak zwana partyzantka miejska, bo oni właśnie tutaj, że tak powiem, funkcjonowali w cywilu, prawda? Oczywiście mamy specjalne, wyspecjalizowane komórki typu KEDYW chociażby. No ale tak jak pan tutaj właśnie powiedział, mamy też te oddziały partyzanckie. Oczywiście wszystko zależało, w jakiej części okupowanych ziem polskich jesteśmy. Bo inaczej to wyglądało w tych ziemiach, które były włączone do Rzeszy, bo tam raczej trudno było o takie wystąpienia bezpośrednie. Inaczej na terenie Generalnej Guberni, a inaczej na Kresach, prawda, gdzie te bitwy partyzanckie już, że tak powiem, częściej po prostu właśnie miały miejsce. Więc przyglądałem się też Armii Krajowej, zastanawiałem się, te ruchy partyzanckie w Europie były mocno wspierane przez aliantów zachodnich. W tysiącach ton liczy się zaopatrzenie dla Grecji, dla Jugosławii, dla Francji. Myśmy za dużo tej broni z Zachodu nie dostali. I to jest właśnie ten nasz paradoks nieszczęsny, że z jednej strony właśnie nie ma tego wsparcia, wręcz przeciwnie, Armia Krajowa otrzymywała stosunkowo najmniej tego wsparcia właśnie od sojuszników zachodnich, od naszych aliantów zachodnich, a jednocześnie bardzo doceniano właśnie jakby aktywność Armii Krajowej. No ale na zasadzie takiej werbalnej, chociażby, słowa są tanie. Chociażby mówię tutaj o wywiadzie Armii Krajowej. Oblicza się, że prawda, z tych informacji wywiadowczych z krajów okupowanej Europy około połowy właśnie pochodziło tylko ze źródeł Armii Krajowej, co jest no naprawdę warte odnotowania. Myślę, że kwestia właśnie wykrycia tutaj tych V2. Miejsc V1, V2 chociażby, ale ten wywiad Armii Krajowej działał też przecież na terenie całego kontynentu, co jest dosyć znaczące. No i potem w nagrodę Brytyjczycy nie uwzględnili nas w tej paradzie zwycięstwa. Zgadza nie tylko się. Żołnierzy podziemia, ale też żołnierzy regularnego wojska, ale też nawet pilotów powiedzieli, że no jak piloci chcą, to tak, mogą. A jak już tych 16 Sowieci porwali, no to się ograniczyli do werbalnego protestu. No i właśnie zastanawiamy się, co było źle. To jeszcze o Armii Krajowej, przygotowaniu. Kiedy rozpoczęły się przygotowania do zbrojnej konspiracji? Pamiętamy, że te werble wojny, tak jak dzisiaj, grały praktycznie od marca 1939 roku, od kiedy Niemcy zajęli już Czechosłowację i zlikwidowali to państwo. No, to mówimy tutaj oczywiście o tym okresie wcześniejszym. No to było nastawienie, że prędzej czy później do konspiracji przejść trzeba rzeczywiście będzie. No i tak się też właśnie stało, czyli te koncepcje już powstawały rzecz jasna jeszcze przed wrześniem 1939 roku. Oczywiście no nie zakładano jednak takiego obrotu, jaki się w 1939 roku wydarzył, czyli po pierwsze ciosu w plecy, a po drugie no pozostawienia nas przez sojuszników w tym momencie samym sobie. De facto tak to wyglądało. Natomiast no potem już te struktury właśnie podziemia stosunkowo szybko zaczęły kiełkować. Tak naprawdę cały kraj był pokryty, można powiedzieć, tymi organizacjami. Trzeba było to wszystko scalić. No też... tak, w perspektywie historycznej jest ta krytyka insurekcjonizmu teraz, mówiący, że trzeba było siedzieć cicho, zachować substancję narodu, tak jak zrobili to chociażby Czesi. Tak, ale tutaj z kolei pojawił się taki wątek
wykorzystano to przeciwko właśnie przywódcom Polskiego Państwa Podziemnego. Takie określenie, stójmy z bronią u nogi, oczekując na odpowiedni moment, na to, że załamie się Trzecia Rzesza i wtedy wejdziemy do akcji. Bezpośrednia analogia do wydarzeń po I wojnie światowej, tak. Kiedy te niemieckie wojska, które pokonały armię carską, po prostu złożyły broń. No, takie to było oczywiście założenie, natomiast potem wiemy, że sytuacja się komplikuje. Oczywiście pojawia się idea powstania strefowego, czyli planu Burza. No, jak się skończył plan Burza, wiemy. Liczono na współdziałanie przynajmniej taktyczne z Sowietami, a Sowieci korzystali z tego, a potem albo aresztowali Jakowców, albo wysyłali ich w głąb. No i kanapowi historycy, oczywiście w internecie znajdziemy mnóstwo krytyki. Ta krytyka jest uzasadniona? Jak pan, do pana docierają te głosy? No właśnie, to jest to, ale mówimy o krytyce tego takiego, no jednak stawiania na to, że z Sowietami uda się porozumieć. To jest rzeczywiście takie wnioskowanie post factum, czy to było naiwne, czy było inne rozwiązanie, czy właśnie już z góry trzeba było założyć tą teorię dwóch wrogów. Oczywiście wiemy, jak generał Okulicki rozwiązuje Armię Krajową w styczniu 1945 roku, no to on jasno i wyraźnie mówi, no kończy się pewien etap, ale walka o wolną Polskę trwa. I pamiętamy, że ci Akowcy przedstawiani na tym słynnym plakacie z 1945 roku jako ten zapluty karzeł i obok wielki żołnierz Berlinga, no to rzeczywiście tak to wyglądało. Potem oczywiście sytuacja w PRL-u, spojrzenia na Akowców nieco się zmienia, ale zawsze oni byli, można powiedzieć, pod taką baczną obserwacją tutaj służb komunistycznych. To jest najważniejsze, bo świętujemy właśnie powstanie Armii Krajowej. Pamiętajmy, że do 1989 roku ludzie, którzy byli w czasie wojny, po 40 latach zaangażowani w konspirację, byli prześladowani przez system, byli nagrywani, byli śledzeni, zapisywali jacyś funkcjonariusze, co ci ludzie robią, z kim się spotykają. Dla mnie te decyzje i te dyskusje dzisiejsze kanapowych historyków są... Wniosek jest taki, powinniśmy szanować swoich przodków, tak jest, doceniać ich wybory i naprawdę nie naszą rolą jest krytykowanie, bo patrzenie ex post to jest ta sztafeta pokoleń, to jest to przekazywanie pewnych wzorców. Pamiętajmy przecież, że właśnie Akowcy włączają się nawet w działania Solidarności, więc to jest znakomity przykład. No i ta jedność, i ta łączność, że ta Armia Krajowa wszystkich potrafiła w jednym duchu zespolić. Są liczne konspiratorów z lat 80., gdzie są krytykowani przez takie starsze panie i starszych panów, mówiący, że to w ogóle dzieci nada, to jest w ogóle, to jest profesjonalne, jak wy robicie tą konspirację? My wam pokażemy, jak to trzeba było robić. Adam Buława, historyk wojskowości, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również. I proszę państwa, kończy się Polska na dzień dobry. Ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na jutro o tej samej porze. Zaczynamy o 7 rano przy świętej, a o 7:30 przegląd prasy.